W tym materiale zapoznasz się z opcjami przechodzenia systemu na zasilanie benzynowe z automatycznym powrotem na gaz dostępnymi w programie KMN Opcje dostępne są w zakładce Konfiguracja, Autopowrót, Skrót klawiszowy, Ctrl F9. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KMN, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Strona autopowrót posiada tzw. strategie umożliwiające przełączanie układu na benzynę z automatycznym powrotem na gaz w zależności od wystąpienia określonych warunków. Opcje te mają za zadanie chronić silnik przed pracą na gazie w niekorzystnych warunkach. Automatyczny powrót na gaz Oznacza, że jeśli warunki wymuszające przełączenie na benzynę ustąpią, nastąpi samoczynny powrót do pracy na gazie. Pamiętaj, strategie są dostępne po zaznaczeniu opcji Aktywuj strategię. Od wersji sterownika 51AR3 i 52AR3 strategie są domyślnie aktywne. Jeśli system ekspercki Sky wykryje, że kluczowe strategie autopowrotu są wyłączone, Poinformuję o tym użytkownika w postaci ostrzeżenia. Ramki wokół aktywnych strategii będą miały niebieski kolor, aby łatwo zidentyfikować, które są włączone. Przełącz na benzynę z automatycznym powrotem na gaz, gdy RPM mniejsze, należy ustalić dolny próg obrotów, poniżej których sterownik będzie przechodził na benzynę. Funkcję te należy stosować tylko w ostateczności, w przypadku, kiedy samochód nie pracuje poprawnie na gazie, na biegu jałowym i żadne inne metody nie umożliwiają poprawnej regulacji. Przy wzroście obrotów system wróci automatycznie na gaz. RPM większe. Ustalamy górny próg obrotów, powyżej których sterownik będzie przechodził na benzynę. Przy mniejszych obrotach system wróci automatycznie na gaz. Czas benzyny większy. Czas wtrysku benzyny, powyżej którego nastąpi przejście na benzynę. Obciążenie benzyna większe. Ustawiamy próg obciążenia, po przekroczeniu którego system przełączy się na benzynę. Funkcję tę należy stosować tylko w ostateczności, przy niepoprawnej pracy, przy dużych czasach wtrysków. Wcześniej zawsze należy korygować czasy wtrysku, dobierając odpowiednie dysze. Więcej na temat kalibracji w punkcie. Przy mniejszych obciążeniach system wróci automatycznie na gaz. Obciążenie silnika większe. Ustawiamy próg obciążenia. Patrz wskazanie na bocznym pasku odczytów, po przekroczeniu którego system przełączy się na benzynę. Podciśnienie mniejsze. Podciśnienie poniżej którego nastąpi przejście na benzynę. Opcja pomocna przy samochodach, które gasną przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Te gaz mniejsze i obciążenie benzyna silnik większe. Próg temperatury gazu poniżej której sterownik będzie przechodził na benzynę, gdy równocześnie obciążenie jest większe od ustalonego poziomu. Dla tej opcji możliwe jest wybranie obciążenia wtryskiwaczy benzynowych lub obciążenia silnika. Jeśli temperatura gazu jest niska, a obciążenie wysokie, to sterownik przechodzi na benzynę z automatycznym powrotem na gaz. Funkcja ta zapobiega przed jazdą na nieodparowanym gazie podczas bardzo dużych i długotrwałych obciążeniach. Funkcja zalecana dla silników o mocy powyżej 300 koni. Przy mniejszych obciążeniach system wróci automatycznie na gaz teret mniejsze i obciążenie benzyna silnik większe. Należy ustawić próg temperatury reduktora poniżej której sterownik przełączy się na benzynę w przypadku gdy obciążenie jest większe od ustalonego poziomu. Dla tej opcji możliwe jest wybranie obciążenia wtryskiwaczy benzynowych lub obciążenia silnika. Jeśli temperatura reduktora jest niska i występuje wysokie obciążenie, to sterownik przechodzi na benzynę z automatycznym powrotem na gaz. Funkcja zalecana dla silników o mocy powyżej 300 koni mechanicznych. Przy mniejszych obciążeniach system wróci automatycznie na gaz. Długi cut-off większy z przełączeniem cylindrów jest to opcja, która pozwala na uniknięcie ewentualnych problemów występujących podczas wychodzenia ze stanu cut-off. Gdy opcja ta jest włączona, podczas długotrwałego stanu cut-off System zostanie czasowo przełączony na zasilanie benzynowe. Możliwe jest skonfigurowanie długości czasu trwania stanu katow, po którym system przełączy się na pracę na benzynie oraz czas, po jakim kolejne cylindry będą się przełączać na benzynę po powrocie ze stanu katow. Tymczasowo na benzynę RPM mniejsze i czas. Należy ustalić dolny próg obrotów, poniżej którego nastąpi krótkotrwałe przełączenie na benzynę. Czas, przez jaki system ma pracować na benzynie i histerezę, czyli o ile mają wzrosnąć obroty, by ponownie aktywować tę funkcję. Mechanizm szczególnie zalecany dla pojazdów, które gasną lub niepoprawnie pracują tuż po spadku obrotów na poziom biegu jałowego i wymagają tymczasowego przełączenia na benzynę w celu ustabilizowania pracy silnika. Zimny silnik. RPM mniejsze i temperatura silnika mniejsze. Należy ustalić dolny próg obrotów i temperatury silnika odczytanej z OBD, poniżej których sterownik będzie przechodził na benzynę. Funkcję tę należy stosować tylko w ostateczności, w przypadku, kiedy samochód nie pracuje poprawnie na gazie na biegu jałowym, gdy jest zimny i żadne inne metody nie umożliwiają poprawnej regulacji. Przy wzroście obrotów lub temperatury system wróci automatycznie na gaz. ac delko RPM-mniejsze i wejście analogowe 1, mniejsze, tylko sterownik wtrysku bezpośredniego. Funkcja powodująca przełączenie na benzynę, gdy ciśnienie benzynowe spadnie poniżej zadanej wartości na biegu jałowym. Należy jej użyć np. w niektórych samochodach ze sterownikami benzynowymi AC-DELCO, które dokonują testu na biegu jałowym poprzez spuszczenie ciśnienia benzyny do niskich wartości. Gdy wartość wejścia analogowego ponownie wzrośnie, samochód przełączy się z powrotem na gaz. Przełącz na benzynę, gdy wykryto katow. tylko sterowniki wtrysku bezpośredniego, powoduje przełączenie na benzynę natychmiast po wykryciu katow. I automatyczny powrót na gaz po jednym cyklu pracy, gdy znów pojawiają się wtryski benzyny. Błędy sterownika. Na dole strony wyświetlane są dodatkowe sygnalizatory dla błędów sterownika gazowego, dla których można przypisać akcję przełącz na benzynę z autopowrotem. Wtryskiwacze benzynowe ciągle otwarte tylko sterownik trysku pośredniego. Wtryskiwacze gazowe ciągle otwarte. OBD problem z odczytem wymaganych parametrów. Wysoka temperatura, źródła prądowe, tylko sterownik wtrysku bezpośredniego. Pamiętaj, każda funkcja autopowrotu posiada swój sygnalizator, który zaświeci się na kolor czerwony, gdy jest ona aktywna. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. W następnym odcinku opowiemy Ci o konfiguracji zaawansowanej. Zakładka Konfiguracja Zaawansowana. Pozdrawiamy Zespół Akademii KME.